opcji. Ja się stąd nie ruszam. Słyszałeś te straszne dźwięki? Tutaj w pobliżu musi się kryć jakaś bestia. A wiesz, co ja ci powiem? Myślałam, że laleczki Low Surprise są dzielnymi dziewczynami, że niczego się nie boją. Ja to przecież nie mogę tak to sobie stać. No to co ty byś chciał? Żebym poszła z tobą i dowiedziała się, skąd te dźwięki? No pewnie. A co ty myślisz? Przecież musimy rozwiązać tę zagadkę. No nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja się boję. Znowu, słyszałaś? Znowu te dźwięki. To naprawdę musi być gdzieś coś blisko, tylko nie mam pojęcia co. Chodź, chodź laleczko, za mną, niczego się nie bój. W razie czego cię obronię, przecież jestem dzielnym strażakiem. Chowajmy się tutaj, za tym pudełkiem z ciastoliną Play-Do. To nie jest dobry pomysł, ja nadal się bardzo boję. A jak to jakiś lew, wilkołak albo Dracula? Albo jakieś dzikie zwierzę z lasu? Spokojnie, spokojnie. Może on tak wydaje te dźwięki, ponieważ boi się czegoś, albo jest głodny. Oj, w sumie nie pomyślałam o tym. Faktycznie. To może jednak sprawdźmy, co to. Chyba coś mam. Wyjrzałem tutaj za róg i znalazłem. Długi ogon. Wielkie stopy. Ciało pokryte chyba łuskami. Czyli jednak miałam rację. To jest jakiś potwór. Uciekajmy stąd, Marszal. Nie chciałbym nic mówić, ale to mi wygląda na dinozaura. Tylko skąd on się niby tutaj wziął? No właśnie. Przecież one wyginęły. Nie ma ich już teraz. I to dawno. Ale wszystko się zgadza. Wielkie stopy, długi ogon, łuski. Oh, przednie łapy malutkie. No i wielki pysk. Mamy, on się do mnie niebezpiecznie zbliża. Ale zobacz, nic złego mi chyba nie zrobi. Ma takie smutne oczy. Chyba ten dinozaur jednak wrzeszczał ze smutku. O, cześć, dinusiu. Niczego się nie bój. Ja i Marszał się tobą zaopiekujemy. Teraz nagle chcesz się opiekować dinozaurem i niczego się nie boisz. Nie, nie boję się. Ale też powiem ci, żebyśmy nie tracili czasu, tylko w końcu zajęli się tym dinusiem. Chociaż dino na początku wydawał straszne dźwięki, to laleczka Lol oraz Marszał chcą się nim zająć. W takim razie przyjrzyjmy się temu dinusiowi, no i sprawdźmy, czego mu brakuje. Ma duże, piękne, błękitne oczy, duże zęby, ale w środku paszczy brakuje mu języka. Tutaj z tyłu ma skorupę, ale chyba brakuje mi mu tutaj kilku kolców. Na początek potrzebujemy dwóch kolorów ciastoliny. Czerwonej, aby zrobić język dino. I na przykład zielonej, aby zrobić mu łuski, czy też takie kolce odstraszające wrogów na jego grzbiecie. Przechodzimy nieco wyżej. Wystarczy, że zobaczcie, podniesiemy tutaj korpus naszego dino, do środka tutaj wkładamy czerwoną ciastolinę, ona będzie do zrobienia języka. Nie może jej być zbyt dużo, musimy ją tutaj jakoś wcisnąć, słuchajcie, chyba bokiem. Ile jej się tutaj zmieści? Tu może jeszcze troszeczkę, chyba tyle wystarczy. No a tutaj na grzbiecie kładziemy kolor zielony. O, w ten sposób, na całej długości i na dole i u góry. No i teraz zamykamy tutaj, słuchajcie, tę pokrywkę. Zobaczcie, z przodu powinien nam zaraz wyskoczyć język, a tutaj mamy nasze kolce. Zajrzyjmy w paszczę dinozaura. Czy mamy ten język? O, zobaczcie, już się pojawił, jaki piękny czerwony i jaki długi. Teraz ewidentnie niczego nie brakuje naszemu dinusiowi. Zobaczcie, kolce z tyłu wyglądają ekstra. Super się prezentują, no i ten język również. Mamy tutaj jeszcze kilka foremek. Możemy na nich zrobić jakieś małe zwierzaki. Biedronkę, ważkę, żabę oraz żółwika. No i tutaj jeszcze jakieś foremki. Ja chyba najpierw sięgnę po kolor zielony i z tej zielonej ciastoliny zrobię żabkę.
Zobaczymy, czy w ogóle mi się uda, bo ta foremka jest tutaj bardzo mała. Biorę odrobinę tej ciastoliny i po prostu tutaj przyciskam z całej siły, tak aby wszystko porządnie mi się tutaj odcisnęło. I uwaga! Wow, ekstra! Zobaczcie, jak ekstra wygląda ta żaba! Świetny pomysł. Myślę, że teraz ta żabka będzie mieszkać tutaj obok mojego Dino. Oprócz żabki mamy jeszcze ślimaka, którego zrobię w kolorze czerwonym. Będzie mieć wielką, zawiniętą, czerwoną skorupę. Uwaga, czy mi się uda? No mamy ślimaka, wygląda ekstra. Odrywam nadmiar ciastoliny, tutaj poprawiam te brzegi. Odrobinę pomarańczowej ciastoliny i tu zrobimy kolejnego zwierzaka, wiecie co? To chyba będzie jakaś jaszczurka. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno jest to malutkie. No i faktycznie, zobaczcie, to jest jaszczurka, która wytyka nawet swój język. Ja zrobiłam ją w kolorze pomarańczowym. I może jeszcze jakieś małe muszelki. Zobaczcie, tak fajnie zawinięte w kolorze ciemnozielonym. Teraz te wszystkie stworzonka i te moje muszelki będziemy musieli ułożyć tutaj wokół dinozaura. Ale ja sobie tak wymyśliłam, że najpierw zrobimy tutaj wszędzie trawę oraz ziemię. Potrzebuję dużo zielonej oraz dużo brązowej ciastoliny. Na szczęście mam tutaj takie nieco większe pudełka właśnie z tymi dwoma kolorami. Brązowy kolor to oczywiście będzie nasza ziemia. Wystarczy ją rozciągnąć wszędzie. O, zobaczcie, tutaj wokół Dino, wokół jego stóp z przodu oraz z tyłu. Od razu lepiej to wygląda. Odrobina trawy. Trochę na środku. Teraz tutaj z tej strony. No a na tym wszystkim muszą teraz być nasze zwierzątka. Zielona żaba, a obok niej dwie muszelki. Tuż obok będzie szedł sobie ślimak. Tam może, słuchajcie, tę jaszczurkę i jeszcze jedną muszelkę. Teraz, gdy już poznałam tego dinozaura, wcale się nie przestraszyłam tych jego dźwięków. Nawet mi się wydaje, że te dźwięki były fajne. Takie z radości, że w końcu Dinoś nie jest sam. No, muszę przyznać, że zrobiłaś się teraz odważniejsza ode mnie. Ja to bym jednak odsunął się od tego dinozaura. Co ty? Zobacz tylko w te błękitne oczy. Wyglądają naprawdę ekstra. A ten długi język, no w końcu go ma. Łuski, czy też te kolce na grzbiecie i na ogonie też wyglądają ekstra. I są tutaj z nami jeszcze mali przyjaciele. Chyba najbardziej podoba mi się ta żabka. Ale wiesz, że my nie możemy przetrzymywać tutaj tego dinozaura. On musi pójść wolno, musi żyć w lesie. Chociaż nie mam pojęcia, jak on się tutaj znalazł. Słuchaj, może on się przeniósł jakoś w czasie? To bardzo możliwe, bo przecież ci mówiłam, że dinozaury już wyginęły. Szczególnie takie wielkie. O, sama czytałam o tym książkę. No właśnie, może jesteśmy świadkami jakiegoś ważnego wydarzenia, w którym to spotkaliśmy prawdziwego dinozaura. Opiszę to wszystko w swoim pamiętniku. Bo i tak jak komuś opowiem, to i tak nikt w to nie uwierzy. Masz rację, Laleczko. Niech spotkanie z tym dinozaurem będzie naszą wielką, słodką tajemnicą. Spotkanie z dinozaurem, który wydaje takie dźwięki, to niezła przygoda. Na szczęście dinozaur nie miał ochoty zjeść ani psa, ani słodkiej dziewczynki. Podobał Wam się ten odcinek, w którym to była Laleczka Lol Surprise, dinozaur oraz Marszał z psiego patrolu. Koniecznie odezwijcie się na dole w komentarzu. Może chcecie więcej takich historyjek, subskrybujcie mój kanał. No i słyszymy się już jutro, bo codziennie na kanale Poziomka są nowe odcinki, no i zwariowane zabawy. Pa, pa!